Zapomnijcie o koniach mechanicznych. Pierwsze pytanie, jakie musicie sobie zadać, jaki trawnik posiadam? W zależności od powierzchni, dobierz odpowiednio kosiarkę. Teraz zadaj sobie pytanie, czy chcesz kosiarkę bez napędu, gdzie musisz użyć troszkę siły, czy kosiarkę z napędem, gdzie ty sterujesz, a kosiarka sama jedzie. Uwierz mi, to ma ogromne znaczenie. Skoro już wiesz, czy z napędem, czy bez, zastanów się, jaka szerokość koszenia cię interesuje. Im większa szerokość koszenia, tym szybciej skosisz trawnik. Odpowiedz sobie na pytanie, co chcesz zrobić ze skoszoną trawą. Chcesz ją zbierać, czy nie? A może jeszcze nie jesteś tego pewien? A teraz moja osobista porada. Polecam sprzęt napędzany silnikami Briggs & Stratton. Jest to niezawodna marka od ponad 100 lat. Gwarantuje wieloletnie użytkowanie i żywotność. Kupując produkty z silnikami Briggs & Stratton, wspieracie moją fundację MG13 Mierz Wysoko. Marcin Gortat, Powered. You Powered. Zapraszam wszystkich na nowy konkurs Briggs & Stratton. You Powered. Przesyłajcie nam zdjęcia lub filmiki, na których pokażecie, jak pracujecie różnym sprzętem napędzanym przez silniki Briggs & Stratton. Bądź napowerowany, tak jak ja. Pokażę Wam, jak ja to robię u siebie w domu. I Wy pokażcie, jak robicie to u siebie. Najlepsze zdjęcia i filmiki nagrodzimy. Mówiłem to ja, Marcin Gortat, Power. Znajdujemy się właśnie w moim ogródku, gdzie przed chwilą umyłem traktorek, który będzie główną nagrodą w konkursie You.powered. Mam nadzieję, że nadejdzie do nas dużo zgłoszeń, a Wy będziecie mieli jak najwięcej pożytku z tej oto maszyny. Pozdrawiam.